Od początku roku kandydaci na kierowców podczas egzaminu muszą wykazać się umiejętnością ekodrivingu. Umiejętność ekonomicznej jazdy, podczas której trzeba uważnie śledzić wskazania obrotomierza, jak twierdzą doświadczeni kierowcy, nie jest niczym nadzwyczajnym. Zdaniem egzaminatorów nie jest nawet niczym nowym w egzaminacyjnych wymaganiach. Mimo tego ten pozornie nowy wymóg budzi niepokój tych, którzy dopiero uczą się prowadzenia pojazdów. Jak się okazuje, niepokój jest na razie nieuzasadniony. Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą dwie zmiany. Jedna zmiana to jest jazda energooszczędna, a druga to są eksternistyczne testy. Jazda energooszczędna polega na tym, że przede wszystkim dotyczy wszystkich kategorii, z wyjątkiem kategorii B1, T i wszystkich kategorii A, czyli AM, A1, A2 i A. Dla kategorii B i B plus E polega ona na tym, że osoba zdająca ma jechać w taki sposób, żeby obroty silnika w pojeździe utrzymywały się na zakresie od 1800 do 2600 obrotów. Dla pozostałych kategorii jest to po prostu zakres zielonego pola, który jest na obrotomierzu. Czyli na tych kategoriach ciężkich osoba powinna jechać tak, żeby wskazówka obrotomierza znajdowała się na zielonym polu. To zostało teraz sformalizowane, dokładnie uszczegółowione, ale wcześniej też po prostu wymagaliśmy takiej jazdy od osób zdających. Czyli po prostu mieliśmy w arkuszu punkt, który się nazywał technika kierowania pojazdem i pod tą właśnie technikę podciągaliśmy tą jazdę energooszczędną. Nie było to może wymagane aż tak jak teraz, ale też było brane pod uwagę, jeżeli chodzi o ocenę. Z tego co wiem, jeszcze nie trafiła się taka osoba, która by oblała egzamin za energooszczędną jazdę. Proszę mi powiedzieć, z punktu widzenia fachowca od jazdy w ogóle, czy energooszczędna jazda jest trudna? Czy można się tego nauczyć w ciągu tego cyklu nauczania kierowców? Jest to dosyć trudne, bo są takie zasady, które po prostu trzeba spełnić, typu hamowanie silnikiem, czyli bez potrzeby nieużywania hamulca. Jeżeli osoba jedzie i wykorzystuje hamowanie silnikiem, no to wtedy automatycznie zamykają się układy paliwowe i paliwo nie jest dostarczane do silnika, więc można potraktować, że po prostu w taki sposób oszczędzamy paliwo. Trudność polega na tym, że osoba powinna włączyć pedał sprzęgła w ostatnim etapie hamowania. I tutaj ciężko jest osobą znaleźć ten moment i zazwyczaj jest tak, że spóźniają się z wciśnięciem tego sprzęgła i auto w tym momencie gaśnie. Ale myślę, że wszystko jest dla ludzi i wszystko jest do opanowania. Do ekodrivingu spokojnie podchodzą też ci, którzy uczą jazdy. My do tej pory uczyli i to jest dalej to samo, bo nie ma tu zmian żadnych. Po prostu tu chodzi dodatkowo, że uzyskać te 50 km na godzinę, czyli w terenie zabudowanym i żeby był ten czwarty bieg. Myśmy do tej pory to uczyli, teraz jeszcze w tych Toyotkach to jest takie dodatkowe to zabezpieczenie, że po prostu jest strzałka do góry, że jak jest niski bieg, to strzałka przypomina, żeby włączyć na wyższy. No i tak jak się zaczyna jedyneczko, później dwójka, tak około 30 km na godzinę, później gdzieś około 30 to już trójeczkę, czwóreczkę, tak około 40-50 km. No i to jest ta ekonomiczna jazda, po prostu mniej spala silnik paliwa. Natomiast jeśli chodzi o to hamowanie silnikiem, czyli jak wciskamy sprzęgło, żeby zmienić bieg, nie trzymać na sprzęgle, tylko puścić i wtedy to jest to hamowanie silnikiem. Także to nic nowego u nas nie jest, no ale niestety jest to w programie i dodatkowe punkty, które egzaminatorzy muszą po prostu to sprawdzać. To jest taka ta nowość. To nie jedyna nowość egzaminacyjna, która obowiązuje od początku tego roku. Testy eksternistyczne, czyli osoba może przystąpić do egzaminu bez kursu, wyrabia sobie profil kandydata na kierowcę w starostwie, przychodzi do nas, ustala termin egzaminu. Jeżeli osoba taka zda ten egzamin, no to automatycznie jest zwolniona z zajęć teoretycznych na kursie, z wyjątkiem pierwszej pomocy, bo tutaj musi odbyć i teorię, i praktykę. I dodatkowo jeszcze jest zwolniona z egzaminu wewnętrznego teoretycznego. Co na to szefowie ośrodków szkolenia kierowców? No jest to nowość, także jest ta ustawa od 1 stycznia, że po prostu musimy, jest ten przepis, że może ktoś zrobi sobie ten profil kandydata na kierowcę i do tej pory przychodził do ośrodka i musiał się zarejestrować. Natomiast teraz już nie musi, tylko może bezpośrednio iść do WORD-u i zdawać ten egzamin eksternistycznie. Jak to będzie? No trudno powiedzieć, bo to dopiero pierwszy miesiąc i sami nie wiemy,
żeby ja u siebie w swoim ośrodku mam z przekonania, że ludzie przychodzą, zapisują się i normalnie wolą z wykładami programowo to zrobić tak, jak było do tej pory. Kolejne zmiany przepisów dotyczących egzaminów na prawo jazdy dopiero w przyszłym roku. Od 2016 każdy z kierowców, który zdobędzie uprawnienia do prowadzenia samochodów osobowych, będzie musiał m.in. oznakować swój samochód zielonym listkiem. Taki listek będzie sygnałem nie tylko dla innych użytkowników dróg. Będzie to także informacja dla policjantów z drogówki. Ale o tym już w kolejnych wydaniach naszego programu.